która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami. O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci apostołowie, o Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie aniołów, o Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, o Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba. Czcimy Witolda Pileckiego, ale jak to, żebyśmy mieli tę świadomość, że czcimy wszystkich, którzy tutaj złożyli ofiarę swojego życia. I muszę powiedzieć, że to już tak do młodych chciałabym skierować ten apel, że życie umarłych, pogrzebanych w niewiadomych miejscach zależy od pamięci nas żywych. Nasze, moje pokolenie już się kończy, ale wiele obiecuję sobie, że te wszystkie lata, kiedy ja jeszcze tutaj byłam sama z mężem, potem z córką i z jej dziećmi, to są lata 24, dokładnie dzisiaj zliczyłam. 24 lata tutaj warowałam o tej samej godzinie, co dzisiaj. Także myślę, że nawet jeżeli mnie zabraknie, to ta sztafeta pokoleń będzie trwała, bo mamy co, mamy wielkie zobowiązanie wobec tych ludzi, którzy co roku chcemy złożyć im raport z tego, co żeśmy zrobili dla nich i dla Polski. Ja tym, którzy tak od dawna ze mną tutaj, że tak powiem, dyżurowali, którym ja składam raport, co przez cały rok się stało nowego i oni tak bardzo chętnie słuchali, to tylko powiem Państwu, że ja już teraz nie zliczam pomników żołnierzy niezłomnych, pomników Witolda Pileckiego, ulic Witolda Pileckiego i także żołnierzy niezłomnych. Przepraszam, że mówię niezłomnych, bo jakoś mi ci wypleci nie pasują. Także szkół imienia Witolda Pileckiego jest dzisiaj 28 rozsianych po całej Polsce. I to są właśnie ci nowi Kolumbowie, na których ja z kolei i my wszyscy liczymy. I myślę, że nie przeliczymy się, bo młodzież, z którą ja mam do czynienia, jest tak cudowna, jest tak cudownie obeznana w historii, chociaż tej historii w szkole nie ma, ale są internety, są, kto chce, to wszystko wie. Bardzo serdecznie dziękuję, że jest nas tak dużo i jesteśmy tak razem zjednoczeni dla jednej idei. Dziękuję bardzo. Całym swoim życiem służył ojczyźnie, najpierw jako żołnierz w czasie wojny polsko-bolszewickiej, później w okresie konspiracji, w okresie uwięzienia w obozie w Oświęcimiu, później także w powstaniu warszawskim w oddziale generała Andersa, także po wojnie. Cały czas angażował się, działał czynnie. Nigdy bym nie powiedziała, że jego życie zostało zmarnowane. Służył dla Polski. To, w jaki sposób zginął, rzeczywiście zakończyło jego
życie tutaj, na ziemi, ale trzeba pamiętać o tym, jak to było jak ziarno, prawda? Każde ziarno, żeby wydać plon, musi obumrzeć. Tak było też z rotmistrzem. Jak widzę dzisiaj tą ilość ludzi, która tutaj się zbiera w rocznicę jego śmierci, tych wszystkich młodych, którzy tutaj, powiedzmy, mogliby siedzieć w niedzielę wieczór przed komputerem, w domu, z piwem w ręku, a którzy wolą przyjść tutaj z pochodnią, pomodlić się, wspólnie stanąć i zaśpiewać hymn Polski, to powoduje, że widzę tak bardzo jasno, że to jest kontynuacja, to jest owoc, który wydaje jego życie. I to jest dla nas też, jako młodych ludzi, bardzo ważne, prawda, że w tym czasie, kiedy właściwie mówi się o tym, że nie ma wartości, że wszystkie autorytety nie istnieją, to że my cały czas widzimy, że są tacy ludzie, za którymi warto iść, których warto naśladować. I takim właśnie człowiekiem jest Pilecki. To jest człowiek, który po prostu wierny Polsce, wierny Bogu, wierny ojczyźnie, cały czas pokazywał swoją służbą właśnie, co jest ważne, że drugi człowiek przede wszystkim, że nie można skupiać się tylko na sobie. Zostawił swoje ja, poszedł, żeby walczyć o ojczyznę. I my chcemy teraz pokazać swoją także obecnością tutaj, że to jest ważne, prawda, że to nie może zostać zapomniane, że ta sztafeta pokoleń, tak jak pani Zofia Pilecka wspomniała, musi być kontynuowana. Tak szczerze, rotmistrz Pilecki oprócz tego, że jest bohaterem narodowym, że jest patriotą, to też jest katolikiem, osobą wierzącą i to mnie najbardziej pociągnęło do jego osoby. To, że jest to połączenie właśnie patrioty i katolika, to, że on czytał i nawet przekazuje to później swojej żonie, żeby przekazywała dzieciom o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempisa. Dla mnie po prostu zrobiło niesamowite wrażenie. I dla mnie jest właśnie tym bohaterem, tym połączeniem wartości, które w moim sercu dziś są najgłębiej. Czyli można odnieść sukces w Bogu. Jaka jest pana refleksja, widząc tak wiele młodych osób? Proszę pana, ja się bardzo cieszę oczywiście, ale ja myślę, że za rok będzie na dwa razy tyle. Jest to rzecz no tak oczywista, kwestia nagłośnienia tylko. A sprawa spotkań pod tym murem więziennym w rocznicę właśnie tej obrzydliwej zbrodni jest sprawą ważną. Ja jestem przekonany, że będzie nas coraz więcej każdego roku. Na razie ci jedną linię zablokowali. Może za rok całą ulicę, prawda, zablokujemy. Mam nadzieję, głęboko w to wierzę. No dzisiaj właśnie zmarł bandyta odpowiedzialny za te zbrodnie, za tą też. Uniknął sądu, uniknął kary. Jest to obrzydliwe. Widzimy, kto nami rządzi, kto chroni tych zbrodniarzy, a ich i sporo jeszcze w Polsce. Jeszcze trochę żyje. I oni wszyscy dokonują żywota. W telewizji widziałem, podobno jeszcze nie jest jednoznaczną osobą zbrodniarz, prawda? No to jest komiczne zupełnie. To kłamstwo aż gęsto, nie ma czym oddychać w tej chwili w Polsce. Cudownie, że jest ta telewizja Trwam, nasz dziennik, Radio Maryja, no i oczywiście takie mniejsze, jak Niezależni, czy jak Solidarni 2010. No gdyby nas nie było, to właściwie nie ma po co żyć. To już życie traci traci sens wtedy. Historia jest niezwykle ważna i oni o tym wiedzą, ci rządzący nami, ograniczają lekcje historii. Wszystkie film, niedawno był film puszczony, nakręcony o Kamienie na Szaniec. Byłem akurat w domu spotkań z historią, gdzie był złączniczka Zośki była właśnie tam, opowiadała o obrzydliwym filmie. Tak, oni wiedzą, czym to grozi, dlaczego major Sucharski, dlatego inni nasi wielcy bohaterowie będą opluwani. Zośki, Rudego, Alka robią pederastów przecież. To jest na porządku dziennym. Tak, to jest walka z Polską po prostu. Także, ale jeżeli młodzież pozna historię Pileckiego, ich życiorys i innych wielkich, wspaniałych Polaków, a ja miałem wielki zaszczyt poznać wielu ludzi z tego pokolenia, którzy akurat się schowali w Chicago, prawda, w Londynie. Znałem tych ludzi. To wielkie postacie.
jak ta młodzież to tego się dowie, zobaczy, poczyta, to sprawa będzie prosta zupełnie. Dlatego tak bardzo prawdy się boją. Ja muszę Państwu powiedzieć takie doświadczenie moje sprzed miesiąca. 13 kwietnia był zlot motocyklowy na Jasnej Górze. Przyjechało 30 tysięcy motocyklistów, co najmniej, to jest mój szacunek, ale według szacunku z poprzednich lat, gdzie komendant policji mnie mówił, tak przyjechało, cała Częstochowa zalana motocyklami. A ponieważ tam musiałem podziękować i komendzie policji, i tam różnym zakonnikom, zostałem w poniedziałek jeszcze i przeglądałem prasę częstochowską. Ani słowa. Ani słowa. Największy zlot motocyklowy w Europie. Ludzie przecież to widzieli, a ta prasa no, sięgnęła już dna zupełnie, nawet lokalna, bo kiedyś Wyborcza lokalnie tam krytycznie, ale pisała. Dzisiaj cisza. Zawód dziennikarza sięgnął już dna. Nie wiem, czy może być gorzej. To kłamstwo jest tak totalne w tej chwili w Polsce. My sobie chyba nie zdajemy z tego sprawy. Proszę. Obecność tutaj traktujemy jako włączenie się do sztafety pokoleń. Bardzo dziękujemy za przybycie, ale prosimy o aktywne jej realizowanie. Omówienie prawdy. Prawdy i jeszcze raz prawdy. Bez owijania w bawełnę. Bez tak zwanej poprawności politycznej, ale przede wszystkim niosąc pamięć i prawdę. Na prośbę jeszcze, na koniec, tak jak to dzisiaj nie ma wśród nas zbyt wielu kibiców Lechii, oni dzisiaj świętują mistrzostwo, ale zawsze tutaj, w tym momencie, by zawsze chętnie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!